Siemanko wszystkim, z tej strony pomidor.pl. Witam was w kolejnym odcinku Zagrałem w Dogs Life. Moi drodzy, wspaniali widzowie, panie i panowie, proszę państwa, poprzednim razem sobie zaczęliśmy lokację Station, czyli po prostu stacja w Boomer City, albo Boom City, jak chcemy być tutaj bardziej precyzyjni. I zrobiliśmy sobie takie misje, jak chociażby misję u pana sierżanta policjanta, który nieudolnie parodiował W11 i detektywów i inne tego typu seriale. I zadaniem było po prostu schwytanie złodzieja, który okazało się, że schował się na górze budynku. No i musieliśmy za pomocą tego tutaj pieska, który sobie tutaj chodzi, czyli jego pomocnika, no generalnie no zdjąć go z tego budynku i żeby sierżant mógł go zaaresztować. Więc dobra, te lokacje sobie teraz możemy opuścić. Przyznam, że tutaj troszeczkę miałem malutkie problemy, nie powiem, że nie. I ruszajmy w takim razie na kolejną lokację. W zasadzie to drugą i przedostatnią lokację. A jest to właśnie park, który sobie będziemy teraz robić. Jestem ciekaw, co tutaj nas będzie czekać, bo z tego co się orientuję, zostały nam tylko już dwie lokacje, licząc z tą, czyli ta, następna. I później mamy wielki finał już gierki. Tak więc myślę, że spokojnie jeszcze z dwa odcinki, może jeden odcinek i wtedy pożegnamy się z Dogs Life. Chociaż trochę szkoda, bo bardzo przyjemnie mi się tę serię prowadzi, I guess. Jest to jedna z serii, która w zasadzie mogę spokojnie sobie prowadzić tak na luzie i... Znaczy nie mówię, że innych serii nie mogę na luzie, broń Boże, bo każdą inną serię mogę sobie na luzie prowadzić, jak ja tego tak chcę. Ale prawdę mówiąc, w innych grach staram się zawsze mimo co skupić na tym, wiecie, tej takiej informatywności. No tutaj też się staram skupić, ale wiadomo, ta gierka ma na tyle swój specyficzny... Ona jest na tyle specyficzna, że po prostu... Wiecie, ni to żadnych ciekawostek, ni to niczego, może poza tym, że tę grę sponsorowało Pedigree. No to jest taka jedyna ciekawostka, która nawet już mówiłem niejednokrotnie w tym let's playu, więc... Po co mam się powtarzać ciągle? No i zbieramy sobie tutaj zapachy. Zapachy. Bo nic nowego tutaj nie wprowadzili. W ogóle jest to, mówię, przedostatnia lokacja, gdzie kości zbieramy, ponieważ następna to będzie ostatnia już lokacja i później będziemy mieli koniec ze zbierania kości. I widzę, że ja trochę tych kości ominąłem na tym sejwie, więc zastanawiam się, czy by czasem przed wielkim finałem nie wykorzystać mojego save'a, gdzie zdobyłem praktycznie wszystkie kości w każdej lokacji. Bo sobie szybko luknijmy, dawajcie. Gdzie, czy ja mam tutaj w ogóle na pewno wszystko zebrane? No tutaj mamy wszystkie zapachy. Tutaj mamy też wszystkie zapachy. Tutaj też mamy wszystkie zapachy. Tutaj również. Tu również. Tu również. Tu również. Tu również. Tu też. Watermill również. I farmhouse też wszystko. Więc... No, prawdopodobnie gdzieś ominąłem jakieś tajne kości, zakładam. Czyli wiecie, takie kości, które sobie luzem leżały i tyle. Znaczy ja tak lubię na to tajne kości mówić. Nie wiem czemu w sumie. Dobra, tutaj widzę, że mamy do wykopania kostkę. A nie, mamy do zebrania kostkę. Bo to tak, ta pomarańczowa powłoka troszeczkę mi, powiem szczerze, że zmyliła, bo często ona jest używana w momencie, kiedy, wiecie, kostka sobie leży, znaczy tfu, kiedy jest po prostu na ziemi sobie tak leży. I wtedy trzeba jakby wykopać tę kostkę. O ile zrozumieliście, o co mi chodzi, bo troszeczkę w łopatologiczny sposób to wytłumaczyłem. Taki bardzo marsjańsko-łopatologiczny sposób. Ale dobra. Szkoda trochę, że ta lokacja jest taka deszczowa. W sensie ja absolutnie nie mam nic do deszczowych lokacji, ale to tak trochę kojarzy się z jakimś takim smutkiem. Może to jest w sumie taki smutek, że kończymy już gierkę. No bo technicznie mówię, no dwa odcinki już zostały tylko. No ten i prawdopodobnie następny. A jak nie dwa, no to trzy odcinki, łącznie z tym. I wtedy zabieramy się za inną grę, też na D, ale nie będzie ona na platformie PS2, tylko na platformie PSP. I ci, co usłyszeli to D, powinni mniej więcej wiedzieć, o jaką grę mi chodzi na ten. I od razu mówię, to nie jest żadna gierka wyścigowa, ani nic, więc
Tutaj od razu proszę skończyć z tymi pytaniami, czy to jest jakaś wyścigowa. Nie, to jest platformówka na D od też twórców, którzy no, zasłynęli z pewnych też znanych hitów, gdzie dzisiaj tworzą jeszcze lepsze hity na konsoli PS4 i prawdopodobnie będą robić hity na konsoli PS5. No to jest bardzo prawdopodobne, no bo nie ukrywajmy, w końcu stali się takimi, no... Stali się, kurde... Zresztą co ja w ogóle gadam, lecimy dalej z grob. Ojejku. Patrzcie, kurde, serię zacząłem w zimę i kończę ją w wakacje jeszcze. W lato, tak na dobrą sprawę. Lato, lato, lato wszędzie. Coś tam z nami będzie. Lato, lato, lato wszędzie. Jezu, co ja robię ze swoim życiem? Taka, wiecie, głupawka z rana, no. W ogóle też dostosowałem się trochę do porady Pixela, bo ponoć ostatnie dwa odcinki były troszeczkę za głośne pod pewnym względem. W sensie, wiecie, ja tam za bardzo, za blisko mikrofonu siedziałem. O, i kostkę przy okazji zebrałem. Nice. Więc staram się, troszeczkę teraz ściszyłem w ogóle w Audacity swój mikrofon, więc prawdopodobnie w trakcie montażu będę musiał podgłośnić trochę swój głos. No i trochę dalej od mikrofonu siedzę. Ty tam skoczysz, Jake? Jak to właśnie jest? Dobra. Może nie do końca skoczyłeś, ale jednak zebrałeś i to jest ważne. Wolę najpierw, wiecie, od tych 50 zapachów zacząć, bo no nie ukrywajmy jednak, te 50 zapachów wbrew pozorom, no czasami ciężko jest znaleźć i no i tyle, i wolę po prostu je mieć już za sobą. Więc dlatego będę starał się tutaj lecieć do przodu niczym, kurde, Iskier w serii Spyro. O, radiowóz. To jest w ogóle ten, zastanawiający. Ja to w ogóle poruszyłem w poprzednim odcinku, że w Dog's Life ogólnie, ja wiem, że to jest gierka. Ja sobie oczywiście zdaję z tego sprawę, bo no nie jestem głupi, w końcu robię let's play, co nie? Ale zauważyłem, że w Dog's Life jest taka totalna wolna amerykanka. Po prostu pies sobie chodzi po ulicy, samochody jeżdżą, w ogóle nie zastanawiałem się, ciekawe, czyli to jest pies. Nawet nie próbuję tego zgłosić ani nic. Wolna amerykanka, w dupie mają to wszystko. A tym bardziej policja. Policja to już w ogóle mnie tutaj zaskakuje w tej gierce. No ale czego ja się spodziewam? Po tym, że trzeba było, kurde, temu szeryfowi, sierżantowi, slash nie wiem w sumie jaki on ma stopień, trzeba było mu po prostu pomóc w schwytaniu złodzieja, bo on taki bardzo zasrany był. Zresztą, gdyby nie to, że tam złodziej był po prostu na tyle takim tępym idiotą, że nie miał naładowanej tej brońki, to uwierzcie mi, że to byłaby tylko kwestia czasu, aż tamten by kopytami strzelił i w sumie byłoby to tyle. I wtedy prawdziwy mrok i zamęt by dopiero w tej gierce zawitał. Uwierzcie mi, to tylko jest taka kwestia czasu, jakby coś takiego twórcy zrobili. Dobra, jeszcze 4 zapachy. I te 4 zapachy są tu blisko. Zaraz z tobą pogadamy, ziomek, bo ja wiem, że ty masz misję tutaj. 48, dobra, jeszcze 2. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Mamy wszystkie, niech będzie nam. Hej! Dobra, jak to się nagrywa wszystko? Wszystko się pięknie nagrywa. Cud miód malina, że tak powiem. Może bym troszeczkę sobie zgłościł ten swój głos, tak na 88, żeby nie było. Żeby nie było później, wiecie, takich niepotrzebnych tutaj montaży audio, że o, tutaj muszę jeszcze bardziej się zgłośnić. Jeszcze nie daj Boże jakiś przester walne i co wtedy będzie? Będzie pan przester. Pan przester is here. O, tutaj piesek tutaj se chodzi, następny. Ciekawe jak następnego nazwiemy. Dawajcie w sekcji komentarzy, kurde, nazwijmy jakoś te pieski. O, wyścig. Nie, to wyścig łatwy będzie w sumie. Taki lightowy bardzo bym powiedział. Nie, bo serio, fajnie byłoby nazwać jakoś te pieski, bo widziałem komentarz od jednego z widzów, że faktycznie niektóre psy mają swoje imiona, ale szczerze powiedziawszy, dla mnie osobiście to niektóre imiona są takie trochę, nie powiem, że cringe'owe, ale po prostu takie, wolę jednak
użyć trochę kreatywności i sam wymyślić jakieś imię. O, i konkurs kopania teraz od razu mamy. Super. No to w sumie może ten odcinek będzie wyjątkowo krótki. Jak ja będę chciał robić lokację na odcinek, no to wtedy następny będzie troszeczkę dłuższy. Się zastanawiam, czy by czasem w następnym odcinku gierki do końca nie pociągnąć, bo to byłby dobry pomysł i miałbym przy okazji już całą serię na niedzielę skończoną, czyli na jutro, bo dzisiaj to nagrywam, to jest 15 sierpnia o 10 nad ranem. No już trochę po 10 nad ranem. I spoko, wstałem z parę ładnych godzin temu, ale po prostu mówię takim głosem, bo nie mam ochoty jakby super się dzisiaj wydzierać. Mam jakby dobry humor, lubię, jakby chcę się dzisiaj pośmieszkować nawet, ale po prostu nie mam ochoty się jakby wydzierać, bo ja czasami lubię tak, wiecie, w energiczny sposób poprowadzić, że czasami podniosę głos, przez co, wiecie, później głos jest taki niemalże podniecony mój. A dzisiaj mam po prostu taką ochotę tak na spokojnie to wszystko poprowadzić. Mam czasami takie dni, myślę, że nikomu to raczej nie będzie przeszkadzać, bo to będzie taki, wiecie, balans trochę zachowany, że jedną serię poprowadzę tak, drugą serię poprowadzę po prostu w taki sposób. Odcinki z jednej serii poprowadzę będąc mega podnieconym, mega zajaranym, a inne na przykład odcinki na takim swoistym spokoju. I czemu nie komentuję tego, jak ja kopię? No cóż, no to nie jest pierwszy raz, kiedy robimy taką minikierkę, więc nie ma tutaj naprawdę co komentować, jeżeli mam być szczery. Bo już jakby mam wszystko zrobione, ten piesek i tak dał dupy po całości, no nie ukrywajmy tego, no został po prostu zamieciony pod dywan. Samochody sobie tutaj przejeżdżam jak gdyby nigdy nic. No i praktycznie zostaje nam tylko ostatni zapach, żeby zrobić ostatnią minigierkę i przechodzimy do misji, bo mamy tutaj dwie misje do zrobienia. Jedną u tego gostka, drugą u babki jednej. Aczkolwiek do tej misji następnej, pozwólcie, że ja to zrobię, ale przygotuję sobie kartkę i długopis, bo ja niestety, jak wiecie, mam pewne problemy z koncentracją, jeżeli chodzi o, powiedzmy, te minigierki, gdzie trzeba, wiecie, powtórzyć ruchy psa, a wolę mieć na zaś to przygotowane, nie powiem, że nie. Bo jak takowa się zdarzy tutaj, to wolę później się nie triggerować dodatkowo na zaś. Więc dobra, gdzie jest ten ostatni ten? Dobra, tu jest chyba. Nie, to nie jest ten. Gdzie jest ostatni zapach? Gdzie jest ostatni zapach? W ogóle bardzo tematycznie się ubrałem, co nie? Koszulka z Sonikiem. Bardzo tematycznie, nie powiem, że nie. Bardzo tematycznie, nie powiem, że nie. Ale muzyka tutaj jest też całkiem spoko, muszę przyznać. Dobra, jest tutaj ostatni zapach. Dobra, lecimy z koksem. Wiedziałem, że to będzie to, coś czułem, bo byłoby zbyt pięknie, gdyby nie było to tej minigierki, więc teraz sprawdźmy, co się będzie działo. Mam tutaj przygotowany ten. Dół. Góra. Kwadrat. Lewo, prawo, dół. Kwadrat. Dobra, szybko. Dół, kwadrat, lewo, prawo. Proszę bardzo. Za pierwszym razem. Nice. Dół, kwadrat. Dół, kwadrat. Góra, kwadrat. Góra. Dobra. Dół, kwadrat. Dół, kwadrat. Góra, kwadrat. Góra. Dobra, jest. Teraz następny, ostatni już. Lewo, prawo, dół. 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 Góra. Góra. Lewo, dół, góra. Dobra. Lewo. Dobrze. Dobrze, jest. Jest, za pierwszym razem. O Jezus Maria, myślałem, że nie uda mi się to. Ta, co prawda wiem, że nie zabłysnąłem tutaj zapamiętywaniem, ale no kurde, ważne, że jest to zrobione. Nieważne jak, ale ważne, że zrobione. I jeszcze przy okazji kupę słodką zostawiłem.
puci, puci, słodka kupcia. O Jezus Mario. O Jezus. Dobra, nie, to było zbyt chore. Przejdźmy może do misji. Przejdźmy może do misji. O Jezus Mario. All my sheets of music. Lousy wind blew them away. Can you find them for me? That would be like so wicked. I have a very bad feeling about this. But like, be cool, little dude. Boom City can be real nasty. The dogs around here keep like disappearing. No więc w dużym skrócie ten oto muzyk zgubił swoją książeczkę z nutkami, bo chce zagrać tutaj nową piosenkę na gitarze, chce się nową muzyczkę swoją jakąś tam, bo napisał. I naszym zadaniem jest teraz po prostu przyniesienie tych wszystkich książeczek, tych kartek z tymi nutkami, więc no, myślę, że to jest całkiem spoko zadanko i szybko się wyrobimy z tym. Wicked! Thanks, little dude! The name is Jake, you doofus, not little dude. Tylko mnie zastanawia, jakim to trzeba być agentem, żeby zgubić to w taki oto sposób, jaki ten tutaj Ancymon zaprezentował to. Bo nie wiem, no wydaje się na całkiem ogarniętego gościa, a takie rzeczy robi. No to tak trochę nie wiem. To jest level za kolak co najmniej. Dobra, pozdrawiam cię Mati serdecznie, przepraszam najmocniej, jeżeli cię poczułeś się urażony. Wiesz, to taki roaścik mały wleciał. You are truly wicked, little dude. There's three more pieces though. No dobra, no to w takim razie jeszcze nam zostały bodajże trzy, bo widzę, że tutaj sporo jest tych pomarańczowych zapachów. A one tylko zwiastują to, że tutaj coś jest. No właśnie. W ogóle ten koleś mi przypomina strasznie tego ziomeczka z Farmhouse, tej naszej pierwszej lokacji, gdzie trzeba było mu tam te bateryjki czy coś tam przynieść. Wydaje mi się, że może być to jakiś spokrewniony brat jego czy coś. Wiecie, jakieś rodzeństwo, coś. Bo raczej wątpię, że to jest jedna i ta sama osoba, bo raczej ten tam gitarzysta dalej sobie siedzi nad jeziorkiem i sobie gra. W ogóle zastanawiam się, czy w ogóle ktoś się przejął tym, że Jake'a nie ma tam. To jest w ogóle zaskakujące. Wątpię w to, ale no, wiecie. Sweet. One more piece would be awesomely wicked. Dobra, czyli jeszcze musimy coś znaleźć. Myślałem, że to już będzie ostatnia książeczka, a tu nie. A tu nie, a tu nie. No i nie ma tak dobrze, no nie ma, no nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, Dobra, myślałem przez chwilę, że przy nim jest, kurde. To trochę byłoby za łatwe, nie powiem, że nie. I zbyt głupie, gdybym to tak w tak bardzo łatwy sposób pominął. Więc dobra. Sprawdźmy, gdzie tutaj, tam jeszcze mamy babkę, która będzie potrzebowała od nas pomocy, więc na razie się, że tak powiem, do niej nie kierujmy. Sprawdźmy, gdzie może jeszcze są te, jest ta książeczka z tym. Bo naprawdę, mam coraz to głupsze wrażenie, że gdzieś tutaj zostawił ten koleś. O, coś możemy tu wejść, widzę. Co to jest za papuga? To jest papuga 22. Nie, dobra, tutaj widzę, że nic nie ma. A szkoda, bo sądziłem, że tutaj coś jednak będzie. O, co? Nie, ja nie chcę stąd wyjść, ja nie chcę wracać na stację. Halo, ja już obijam tę lokację szerokim łukiem. Wystarczy, że ja tam byłem na chwilę dosłownie. Po co ja mam tam wracać? Nie kumam za bardzo, nie kumam czaczy. No i dobra. To w miarę audio mi się tutaj nagrywa, więc nie ma mowy, żeby tu był jakiś przestęp teraz. Z tego co widzę. Bo te fale są dosyć malutkie. A my za ten czas chyba myślę, że dobrym pomysłem będzie, że zobaczę się z wami, jak znajdę tą nutkę, chociaż tutaj coś jest. Serio, on tutaj zgubił?
Boże, ale kretyn z niego jest skończony. Jak on to zrobił? Weźcie mi, powiedzcie, weźcie, napiszcie w sekcji komentarzy, jak on to uczynił, bo naprawdę, to co on tutaj odwalił, to jest po prostu szczyt wszystkiego. All right, little dude! I'm gonna write a song about you. I'll call it The Awesomely Wicked Dog. Yeah. You do that, Pooh Brain. Meanwhile, I'm off to find Daisy. Something tells me she's not too far away. Okej, dziękuję za kostkę, ziomeczku. No to teraz możemy zrobić ostatnią misję już w tym... w parku. I to jest od tej babki, która tam się świeci na pomarańczowo-żółto. Żółto-pomarańczowo, niczym ogień. Ogień! Hey! My kittens have run away! Can you pick them up and put them back inside my apartment? I'm too slow to catch them. A, czyli w dużym skrócie to jest pani Kara, która w sumie zgubiła gdzieś swoje kotki. W zasadzie tutaj parę z nich widzimy, więc... Niestety ta misja jest raczej niewykonalna Jake'iem, więc wypadałoby ją zrobić właśnie tym oto pieskiem. Czyli w dużym skrócie musimy te wszystkie koty zaprowadzić do jej mieszkania. No ale to jest easy w sumie. Dobra, siedź tam, frajerze. Taki fun fact co do mojej osoby, bo może kogoś to interesuje, ale ja mam z tego co zostało u mnie wykryte, to ponoć alergię na sierść kocią, więc dlatego nigdy kota nie mogę mieć. Nie. Stój. Stój tu. Won. No, i bądź tam. Dobra, kolejnego kota trzeba znaleźć. Depresyjna pogoda is here. Widzę kolejnego. Kurde, on z daleka wygląda jak jakiś ptak, kurde, albo kura chodząca, bez kitu. Gdyby nie ten ogon. Jo tam, kurde, wy! Palcie gumę! Mówię, ej! Mówię do was coś. Do ciebie też, ty. No, kurde, słuchaj się mnie. W ogóle jakieś Nintendo to jest? Nie, sorry, jakie Nintendo? To jest w ogóle jakaś DVD. Jakąś konsolę macie tutaj? Może gracie w jakiegoś Crasha Bandicootasa? Asa. O, i kotek sobie wylazł tutaj. A, ja ci dam, kurde, frajerze mały. Koty to ja słyszałem dosyć sporo na ich temat, że to fałszywe mendy są, więc... Może coś jest w tym. Może coś w tym jest, kurde. Nie, coś w tym, tylko może coś w tym jest. No dawaj. No kurde, co jest, ty? Jezu, nie podrzuć go, tylko weź go tam zanieść, gdzie trzeba. No tak to ja nigdy tej misji nie zrobię. O, już wychodzą, widzicie? Patrzcie na to, kurde. Nie, my to zrobimy inaczej. Chociaż już i tak pewnie nie zdążę. No, kurde, ja pierdzielę, ja tego właśnie w tej gierce nie lubię, że czasami jest taki problem, że od razu, kurde, z jakimś opóźnieniem się, wiecie, to kwalifikuje, że jak chcę ich, powiedzmy, tam, wiecie, złapać te koty czy coś. No, i czasami wcisnę i jakby jest jakiś taki lag, po czym nagle zaczyna łapać ten pies. Bez sensu. No, nie, no kurde, no, co ty odwalasz? O Jezu, jak ja nie lubię, już nie lubię tej minigierki, nie? Znaczy tego, tej misji. Co ja mam z tymi gierkami?
Już nie lubię tej misji oficjalnie. To jest szczyt chamstwa i prostactwa, kurde. No, dawaj. Co z tego, że pewnie jeszcze jeden kot gdzieś tam chodzi se. Hasa, hasa. No. Coś czułem, że tak będzie, że po prostu nie dam rady, bo... To jest wyjątkowa misja. Jedyna w swoim rodzaju, kurziwa. Dobra, mam cię tutaj. Grzybie z dziurami. Mimo, że ty dziur nie masz, to jednak wiecie, takie... Fajne przysłowie, żeby obrazić kotka, którego można pierdyknąć za pomocą młotka. My hero, now I can feed them. Did you know that Miss Peachy is about to launch a new kind of cat food? I heard it on the radio. Dobra, masz to kociaro, kurde, masz te swoje koty. Pal gumę już ode mnie. Nie chcę cię znać, że tak powiem. Dobra, nie twoja wina, że masz takie upośledzone koty, sorry. Nie będę cię wyobrażał tutaj w żadnym wypadku, ale to była posrana misja. Ale całe szczęście, że nawet szybko się z nią wyrobiłem, powiem szczerze, bo w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, gdzie tam miałem dopiero problem, to tutaj mogę powiedzieć, że tutaj poszło, kurde, zajebiście w chuj. Za przeproszeniem. Dosłownie, no w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, gdzie tamta była misja z tym złodziejaszkiem całym, to tutaj powiem szczerze, że zrobiłem coś a la speedrun. Jeszcze jednej kości mi chyba. Nie, dwóch kości mi brakuje. A gdzie jest druga kość? Chyba, że dwie są tutaj od razu. To wtedy cool. A faktycznie, dwie są tutaj. 101. To już wszystko mamy. O kurde ty, o baben, ale szybko poszło. Jestem zaskoczony, powiem szczerze. Naprawdę, ej, z ręką na sercu jestem zaskoczony, że udało mi się tak szybko wyrobić z tym, naprawdę. Mówię tutaj wam autentycznie serio. No to cóż, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał i przypadł do gustu. Jeżeli tobie spodobał się odcinek, nowy widzu, i chcesz być na bieżąco z tymi produkcjami na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zachęcam gorąco do wbicia na grupy na fejsie oraz na Discordzie, linki są pozostawiane w opisie. A my się widzimy w kolejnych odcinkach z Dogs Life. Trzymajcie się, cześć i... Do zobaczenia!